Państwa w gościnnych stuletnich progach Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Marii Konopnickiej w Będzinie. Nazywam się Małgorzata Chojnacka, jestem dyrektorem tej szkoły od 2007 roku. Zapraszam Państwa na wirtualną przechadzkę po naszej placówce. Dzieje tej placówki to istotna część historii dzielnicy, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w murach tej właśnie szkoły. Szkoła podstawowa nr 6 wrosła w pejzaż miasta i stała się szkołą pokoleniową, w której naukę pobiera kilka osób z tej samej rodziny, tworząc klan absolwentów tej szkoły. Historia naszej szkoły rozpoczyna się w 1905 roku, kiedy to w przemysłowej wsi Grodziec zaistniała potrzeba otwarcia szkoły powszechnej. Po kłopotliwych staraniach udaje się otrzymać od rządu rosyjskiego zezwolenie na otwarcie dwuklasowej szkoły powszechnej utrzymywanej przez kopalnię Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węglowych i Zakładów Przemysłowych S.A. Pierwotnie szkoła miała parter i dwa piętra. W 1913 roku dobudowano trzecie piętro, gdyż liczba oddziałów w szkole ciągle wzrastała. Początkowo szkoła nosiła nazwę Szkoły Powszechnej nr 2. W 1960 roku szkoła przyjęła imię Marii Konopnickiej, a w 1966 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. W 1967 roku przystąpiono do prac budowlanych. Dobudowano m.in. salę gimnastyczną i nowe klasopracownie. W dniu otwarcia przebudowanej części szkoły 2 września 1973 roku Zakład Opiekuńczy KWK Grodziec oraz Komitet Rodzicielski przekazali uczniom sztandar. W 1975 roku, po przyłączeniu Grodzca do Będzina, Szkoła Powszechna nr 2 zmieniła numer na 6. Szkoła jest obecnie samodzielną 6-letnią szkołą podstawową. Nasi uczniowie to dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Chcą i potrafią się uczyć. Mają szerokie zainteresowania i wiele pomysłów. W szkole jest obecnie 163 uczniów, z którymi pracuje 21 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Szkoła dysponuje 11 salami lekcyjnymi, pracownią językową, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią, świetlicą szkolną oraz salą do zajęć socjoterapeutycznych. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Organizując proces nauczania, nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania oraz nowatorskie rozwiązania. Pracują metodą projektów. W pracy wychowawczo-opiekuńczej realizujemy szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki. Przy tworzeniu tych dokumentów wzięliśmy pod uwagę oczekiwania środowiska uczniów i rodziców oraz potrzeby dostrzegane przez nauczycieli. W ramach sprawowania funkcji opiekuńczej zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej oraz dwudaniowe posiłki. W bieżącym roku szkolnym zaproponowaliśmy także naszym uczniom spożywanie mleka w szkole. Nasi uczniowie mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów ze strony pedagoga szkolnego i wychowawców, a obecnie także proponujemy im udział w zajęciach prowadzonych z psychologiem. Są objęci zajęciami logopedycznymi. Prowadzimy również już od kilku lat zajęcia w ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Otaczamy również opieką uczniów z trudnościami szkolnymi, proponując im zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem i tyflopedagogiem. Staramy się rozwijać zainteresowania uczniów, proponując im różne formy spędzania czasu wolnego, organizując wyjścia do kina, teatru, na koncerty, na lodowisko, wystawy oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze. Stwarzamy uczniom możliwość sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Nasi uczniowie w ubiegłym roku szkolnym, jak i w tym roku szkolnym, odnieśli wiele znaczących sukcesów w skali miasta i powiatu. Od lat realizujemy wiele programów edukacyjnych. Jesteśmy od 2003 roku szkołą z klasą. Braliśmy także udział w programie Czytam, Myślę, Działam i zdobyliśmy sprawność Nasza Szkoła Uczy Myśleć oraz Nasza Szkoła Uczy Czytać. Nasi nauczyciele brali udział w akcji Nauczyciel z Klasą. Tytuł ten otrzymało 4 nauczycieli.
Nasi uczniowie otrzymali też tytuł ucznia z klasą. Uczestniczyliśmy również w programie Szkoła bez przemocy. Obecnie uczestniczymy w programach edukacyjnych CO Śladami przeszłości, Poczytaj mi przyjacielu i Szkoła myślenia, które pozwalają zaistnieć nam naszymi działaniami na terenie miasta oraz przynoszą nam wiele osobistych satysfakcji. Jesteśmy też w programie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Przywróćmy pamięć. Na terenie szkoły działają takie koła zainteresowań jak koło teatralne, informatyczne, sportowe, wokalno-ruchowe, klub europejski. Ich uczestnicy mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami na szczeblu miasta, powiatu, województwa, regionu, a nawet i kraju. W naszej szkole panuje szczególna atmosfera, która powoduje, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele chętnie i z przyjemnością spędzają tu czas. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły lub do wirtualnej wycieczki po naszej stronie internetowej. W swoim imieniu zapraszam do odwiedzenia strony Przyjazna Szkoła, dzięki której będą Państwo mogli dokonać wyboru szkoły dla swojego dziecka.